Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj zrobili coś innego, a mianowicie ze względu na zbliżające się piękne święta, jedyne takie w roku, chciałbym, żebyśmy sobie wykonali takiego drewnianego składanego anioła. Składanego, ponieważ składa się on z włosów, z tułowia i ze skrzydeł. Także będziemy sobie te trzy elementy ozdabiać. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany i chciałby takiego anioła wykonać, ja go chyba, nie wiem, coś około 10 zł zapłaciłem i chyba go gdzieś na Allegro zamówiłem. Nie pamiętam. Chodziło mi tylko o to, żeby miał twarz, bo ja w ogóle nie co do rysowania i co do jakichś takich artystycznych, a tym bardziej twarzy, malowania, zdolności ani talentu nie mam. Dlatego zależało mi na tym, żebym miał już gotową twarz. Także nie przedłużając dłużej, zaczniemy sobie właśnie ozdabiać, a zaczniemy sobie od pomalowania. Włosy sobie na chwilkę odłożymy na bok. Zaczniemy sobie od malowania tułowia i tych skrzydeł na kolor biały. Ja użyję do tego farby kredowej pentartu. To jest kolor biały. I skrzydła naszego anioła mamy pomalowane dwa razy na biało farbą kredową. I teraz będziemy sobie ozdabiać nasze skrzydła. Potrzebny nam jest do tego tułów, ponieważ musimy sobie go tutaj, ten tułów przyłożyć. I musimy sobie odrysować delikatnie ołówkiem tutaj. Z tej strony. I z tej strony. I teraz tułów odkładamy całkiem na bok. Jego będziemy ozdabiać za chwilkę. A teraz bierzemy sobie pastę strukturalną. Ja mam taką. Kupiłem takie większe opakowanie. I teraz przy użyciu palca nabieram na palec pastę strukturalną i tutaj takim ruchem tapującym robię sobie taką strukturkę na skrzydłach.
oto strukturka, o może teraz będzie widać, nam powstała na naszych skrzydłach. Zaletą tej pasty właśnie strukturalnej to jest to, że ona dość szybko schnie, także ja sobie to teraz odłożę na bok do wyschnięcia i zajmiemy się kolejnym etapem naszej pracy. Kolejnym etapem naszej pracy będzie ozdabianie włosów anioła. Ja postanowiłem, że użyję do tego tej folii czy płatków złota, żeby te włosy właśnie tego naszego anioła były takie fajne, złote, eleganckie i błyszczące. Będę do tego potrzebował też brązowej farby, której muszę najpierw pokryć te włosy. Będę właśnie potrzebował kleju do złoceń, żeby przykleić te złocenia. Tak jak już wcześniej pokazywałem, te właśnie płatki złota. I żeby troszkę postarzyć i zabezpieczyć to nasze złoto na tych włosach, to będzie właśnie taki lakier, który zawiera w sobie żywicę i on równocześnie to te nasze włosy nam zabezpieczy i tych włosów już nie trzeba lakierować i nam troszkę to złoto na tych włosach postarzy. A czynność zaczynamy od pomalowania naszych włosów na kolor brązowy. Kleju do złoceń pokryję sobie całą tą powierzchnię, którą malowałem na brązowo właśnie tym klejem, aby nam później te płatki złota się fajnie przykleiły. Naszego anioła pomalowane klejem już wyschły, lepi się, ale nie brudzi papieru, więc teraz przystąpimy sobie do przyklejania naszego złota. Trzeba to robić bardzo bardzo delikatnie, bo te płatki złota są bardzo delikatne i żeby nam się nic nie... Boję się, że to może nam zabraknąć. Dlatego utniemy sobie delikatnie nożyczkami większy element. Tu już mamy przyłożone. Ja sobie tylko schowam resztkę tego mojego
złota. I teraz przy użyciu jakiegoś miękkiego pędzelka musimy sobie to złoto tutaj przykleić. Nasze włosy, znaczy naszego anioła włosy są już gotowe. Tutaj pod światło fajnie widać, jak to złoto się fajnie błyszczy. I teraz, żeby to złoto na tych włosach zabezpieczyć, tak jak już wcześniej pokazywałem, użyjemy sobie tego preparatu. Ja już sobie troszkę naleję do zakrętki. O. I pomaluję. Włosy naszego anioła są już gotowe. Można je teraz sobie odłożyć na bok i teraz zajmiemy się ozdabianiem naszego tułowia. Będziemy po prostu tutaj przyklejać serwetkę. Przykleimy ją metodą na żelazko. Ja przeważnie, jeżeli mam jakieś płaskie powierzchnie, to używam właśnie tej metody na żelazko, a mianowicie tutaj sobie ten nasz tułów, tu gdzie malowaliśmy białą farbą, pokryjemy sobie klejem. Jest specjalnie Hobby Glue. Ja tego kleju nie użyłem, znaczy używałem, nic nie mam do niego, ale ja użyję sobie dzisiaj kleju Wicol, który mam przelany do takiej butelki. I tutaj właśnie teraz sobie powierzchnię naszego anioła, tutaj tą białą, pokryję sobie właśnie klejem Wicol. Naszego anioła mamy już posmarowanego klejem. Klej już wysechł. Ja będę używał takiej oto serwetki. Pamiętamy oczywiście, że przyklejamy tylko i wyłącznie tą górną warstwę serwetki. Więc ja sobie w międzyczasie sobie włączam żelazko, ustawiam go na dwie kropki, czekam, żeby się nagrzało. W międzyczasie, jak się nagrzewa żelazko, ustawimy sobie, jak będziemy tą naszą serwetkę przyklejać. A przykleimy sobie ją w ten sposób. Czyli pod spodem mamy pomalowanego klejem Wicolem anioła. Na to dajemy serwetkę. Na serwetkę przykładamy papier do pieczenia i jeździmy sobie, przyklejamy sobie naszą serwetkę.
serwetka nam się ładnie przykleiła do naszego anioła. Odkładamy sobie papier do pieczenia. I teraz przy użyciu nożyka musimy sobie tutaj, tu gdzie była końcówka naszej farby, tu gdzie był pomalowany farbą nasz anioł, musimy sobie właśnie nożykiem przeciąć naszą serwetkę. Ale tu nic. Pozostałą część naszego anioła przy użyciu papieru ściernego objedziemy sobie krawędź. Tutaj tym obok twarzy się za bardzo nie przejmujemy, bo tutaj te elementy będą przykryte włosami. I teraz, gdy mamy już przyklejoną serwetkę, patrzymy sobie na nasze skrzydła. Są, pasta już nam wyschła i będziemy sobie teraz lakierować i tułów, i nasze skrzydła. Ja mam zwykłą końcówkę jakiegoś lakieru budowlanego. Przeważnie używam takiego lakieru i będę sobie lakierował, począwszy tutaj od twarzy naszego anioła, i będę sobie jechał cały tutaj nasz tułów. Prawie, podkreślam, prawie gotowe wszystkie te trzy części. Przy użyciu takiej złotej pasty antycznej woskowej przybrudzimy sobie tutaj boki naszych, ja to robię przy użyciu palca naszych włosów. To samo zrobimy sobie z naszym tułowiem naszego anioła i delikatnie tutaj sobie przejedziemy, tak żeby troszkę podkreślić kontury naszego anioła. Boki naszego tułowia i naszych włosów są już pociągnięte właśnie tą pastą. Ja jeszcze poza kamerą, po zrobieniu tych boków, zabezpieczyłem sobie to jeszcze wszystko lakierem, ale to tylko wam mówię, żeby nie zabierać czasu tutaj na filmiku. Kolejnym etapem naszej pracy, pomalutku już zbliżamy się do końca, będzie jeszcze chciałbym troszkę, żeby się ten nasz anioł, skoro ma być świąteczny, żeby się troszkę świecił. On tutaj na tej strukturze ma takie szare gwiazdki. Ja mam takie kupione właśnie takie drobne elementy i przy użyciu tych złotych gwiazdek zwykłym klejem poprzyklejam sobie tutaj właśnie te złote gwiazdki tutaj na tego naszego złotego anioła. Muszę sobie...
wszystkie elementy mamy już gotowe. Tutaj te gwiazdki, może nie wiem czy będzie widać, ale one się tak będą fajnie błyszczeć. Gdy wszystkie elementy mamy już gotowe, przystąpimy sobie teraz do sklejenia naszego anioła. A zaczniemy sobie właśnie tutaj od posmarowania klejem naszych skrzydeł, tutaj gdzie jest miejsce na tułów. I przykładamy sobie teraz tutaj tu w naszego anioła. I teraz smarujemy sobie nasze włosy, przyłożymy sobie i będziemy widzieć, w którym no praktycznie trzeba całe włosy posmarować i smarujemy sobie właśnie tutaj całe te włosy. Dobrze, no gdzieś klej podcieknie, to się nie przejmujemy, bo to jest klej, który po wyschnięciu robi się przeźroczysty i nie będzie go widać. Boże, zamkniemy sobie klej i przyklejamy sobie nasze nasze włosy. To nam już nie będzie potrzebne. I w ten sposób prezentowałby się nasz anioł ze złotymi, błyszczącymi włosami. Mam nadzieję, że Was chociaż troszeczkę zainspirowałem, że może zechcecie sobie takiego anioła wykonać. Myślę, że pracy nie jest dużo. Trzeba troszkę włożyć, ale to w każdy projekt trzeba troszkę siły, troszkę energii, troszkę czasu trzeba poświęcić, żeby właśnie coś takiego powstało. Fajna dekoracja, moim zdaniem, świąteczna. Troszkę to światło mi tutaj odbija i nie mogę złapać tych włosów, ale on się będzie tak w miarę będzie się tutaj prezentował. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za poświęcony czas. Zapraszam, tak jak już wcześniej wspomniałem, do wykonania podobnego anioła. Może go tak położę, żeby go było w całości widać. Bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam Was na mojego Facebooka, na Instagrama, linki będą na pewno w opisie. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia w następnym filmiku.